Hej, cześć, dzień dobry, witajcie w nowym odcinku z Plants vs. Zombies o 6 rano na moim kanale. Mówiliście, że można rozszerzyć grę do edycji świątecznej. Ja mówiłem, że raczej tego nie umiem zrobić, ale w końcu się udało. Nie przez Origina, tylko przez stronę EA, przez tamten sklep i wtedy to jakby załapało. Bo na Originie mi to nie wyskakiwało, ale to jest nieważne w tym momencie. Mamy edycję świąteczną za 39 zł chyba, albo za 42, już nie pamiętam. Która nam dodaje przede wszystkim dwie nowe postaci. Komandosa Kukurydza, legendarną postać, strzela rakietami z małych kukurydz, zadając obrażenia obszarowe, i Huncfotowego Impa, legendarną także postać. Specjalista od walki na krótkim dystansie, ma do dyspozycji Huncfotowego Mecha i legendarny tryb dobra, nieważne. Plus 200 tysięcy monet oczywiście, wystarczy na zakup kilku pakietów w sklepie z naklejkami. Pakiet świątecznych personalizacji, odpakuj, spersonalizuj postaci i poczuj magię świąt. Otwórz prezent i teraz nas to przekieruje tutaj. Ale ja zrobię coś takiego, dawkujmy sobie to w trzech odcinkach na przykład, nie? W trzech odcinkach sobie dawkujmy ten pakiet, żeby wiecie, no też trochę nagrać o tym, bo jak to w jednym odcinku to pyknę, to bez sensu. Dlatego pierwszy odcinek to będzie to, bo mnie to strasznie ciekawi. Drugi to będzie Komando z Kukurydz, a trzeci to będą ten pakiet świąteczny tego i to. Więc przez 3 dni będziemy się tym bawić. Dlatego otwieramy pakiet Huncfotowego Impa. Proszę bardzo. Taki śnieg tutaj. Święta idą. Fajne, nie podoba, dobra. Huncfotowy Imp, to jest ten, którego widziałem na poprzednim chyba odcinku. Ja się zastanawiam, skąd go wziąć? Bardzo fajnie. Zbierz obie naklejki, by odblokować tą postać. Dalej. Teraz wróć do sklepu. Nie będzie w tym odcinku wszystkiego, nie będzie. Zapraszam was już jutro na kolejny. Tak, ja wiem, to jest taka zagrywka, żebyście przyszli jutro jednak. Ale no wiecie, no kurczę, dawkujmy sobie to po troszeczce. Dobra, tamte prezenty już zostawmy. Jako tako, jest przecież nowy dzień, trzeba iść po świątecznik. Ale zajdziemy tam, ja wiem czym. Zamień drużyny i pokaż mi Huncfotowego Impa. Ja mam w ogóle wszystkie impy, ale awesome. I co mogę w nim spersonalizować w tym momencie? Wszystko to, co było do wszystkich pozostałych, ale ja tu nie chcę nic takiego robić. Ja chcę po prostu... Kurka wodna. Chcę zostać przy tym, niech on jest standardowy. Ulepszeń też żadnych nie będę miał, więc tak po prostu wyjdę z budki personalizacji. I teraz sprawdźmy, jak to strzela, ale fajne, czekajcie, jak on wygląda od przodu. Ej, jeden z ładniejszych impów, naprawdę. Nie no, może dlatego, że nawiązuje do dziadka. Do kapitana Działko. Jak szczelasz, chłopie? No, on może mieć dosyć porządny atak, wiecie, w takim sensie. Tryb hej-ho, ciekawe, o co w tym chodzi, w tym trybie hej-ho. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. Przetestujemy sobie to tutaj, na tym polu, wiecie? Może w ogóle flagę podniosę. Podniosę flagę, bo będzie mech, będzie to można przetestować. Tryb hej-ho też sobie odpalę i zobaczymy, jak to dokładnie będzie działać. Mega jestem ciekaw. Come on! No, ej, patrzcie, no po prostu padają na strzał. On zadaje aż 40. Tryb hej-ho mi się odpalił. Co on daje? Jestem na pewno szybszy. I jestem szybszy, a w dodatku jeszcze lata mi jakaś muzyczka w tle. Dobra, dawaj to! To jest najładniejszy chyba Z-mech, jaki był. Spójrzcie. Nie no, geniusz! Geniusz zła! I faktycznie jest na bliski dystans. No. Nie ma jak go zobaczyć, no kamerę chciał oddalić. Ale czekajcie, bo przejdźmy do innych rzeczy. Ma jedynkę, co to jest? Wow! Boom! A trójka jak działa? W taki sposób. Bardzo fajny, świetny, po prostu jeden z chyba teraz w tym momencie będzie moich ulubionych impów. I o to chodzi. Jak mu przybliżę, to strzela czymś takim, ale jazda. Nie no, geniusz. Super!
było warto wydać ten hajs. Było warto wydać te 39 zł. Chociażby na tego impa. Jeszcze jest komandor kukurydz nowy. Chwasty pokonane. To co, może zagramy sobie na multiku nim? Co wy o tym myślicie? Ja myślę, że to jest całkiem bombastyczny pomysł! To jest bardzo bombastyczny pomysł, a co jak wlezę w to? Boom! Dobra, wysiadamy stąd. I ja wiem, że może się nie udać dołączyć do opcji. Ja wiem jeszcze, gdzie mieliśmy zajść. A zajdziemy w następnym odcinku, bo to jest jeden dzień dzisiaj, to będę nagrywał, więc to nie gra roli. Co chciałem powiedzieć? Ja wiem, że może nie dołączymy od razu do zombie, ale jeśli nie uda się dołączyć do zombie, dawaj bitwa o teren, to wezmę i po prostu wam zrobię przejście i będę kilka razy próbował dołączyć do zombie. Tutaj znowu ma jakiś problem dołączania, ja nie wiem o co chodzi. Nie udało się znaleźć bitwy, bleble pierdoły. Haha, jestem! Świetnie! Co prawda dodało mnie do roślin, ale udało mi się zmienić, także chyba byłoby całkiem okej. Bartek jest z nami! Jakiś jeden z moich widzów. Czyli znajomych z i Origina. Dobra, witam was wszystkich, ale oberwiecie. Ilu nas tu w ogóle gra? Czekajcie, bo chyba coś Mati zrobił coś źle i teraz... Chodź tu! Mój jesteś! Ja cię dogonię. Już jesteś mój. Już cię widzę. A, asystę dostałem. Aha, on uciekał praktycznie. Cześć Bartek, siema. Jedziem. Tutaj jest kukurydz. Nie wolno. Trzeba go powstrzymać. Dobrze, znowu asysta. Ja bym chciał ten tryb hejho tutaj. Nie! Uciekaj! Mati, cię załatwią. Dajcie mi mecha, proszę, dajcie szybciutko mecha. Dlaczego oni jeszcze w ogóle... Czekajcie. Co tu się dzieje? Którego ja mam w ogóle bronić? O co tu biega w tym momencie? Jestem słaby w celowaniu tym. Róża padła, ja też padłem, bo ich tu było za dużo. Steven HD66, brawo asysta! Dobrze ktoś go załatwił. Tak się gra. Bartek, na pewno leczenie mnie tutaj to jest dobry pomysł. Mam nadzieję, że nikt nas nie ostrzeli. Właśnie, świetnie. Dobra, idę bronić tamtego punktu kolejnego, bo nam go przejmą. W ogóle, dlaczego jestem od tej strony? Tutaj jakbym go atakował. Trochę głupio. Zauważył mnie, bo się wycofywałem. W złym miejscu mnie ta gra zrespiła. Sorry Bartek, nie? Musimy się zrespić tam, gdzie mamy się bronić, wiesz? Czyli właśnie tutaj! I tylko mi dajcie, tylko mi zedmecha przyślijcie. Ale będzie po prostu masakra tutaj. Dziękuję. Dzwonimy! Siema! To będzie co najmniej ciekawe. Niech mi tylko ktoś przyjdzie z roślin. Roślinki! Ohoho, już kogoś widzę. Pięknie, poziom drugi. Siła żagli, aha, siła żagli. Na tym polega siła żagli. Możecie tutaj przyjść? Byłoby całkiem fajnie. Dawaj trzy. Zdążę to odpalić. Świetnie. Pięknie, idę bronić tamtego punktu. Co prawda 17, to jest trochę mało. Nie chcę tu paść. Dobra, ja się robię wypad. Cześć. Nie możemy dać się złamać. To jest obrona wszechczasów. Piracka obrona. Dawaj, dawaj, dawaj. Idą tędy. Już? Koniec, stary? Seria pokonań dwóch. Idealnie. I... Co ten kwiatek tu robi? Że to jak po prostu wszedł? Że to tak być nie może. Ja się kłócić chcę z tym. To tak nie wolno, no. Dobra, tutaj dwie minutki. Zobaczymy. Może dadzą radę. W sumie jakby dali radę, to by nie było źle, bo wtedy nam się przedłuży. Co jak co, ale ten imp ma gorszy tutaj atak taki frontalny niż pozostałe impy. Tak mi się wydaje, trochę słabo atakuje. Rzuciłem, wykorzystajcie to, tam wciągnęło tego ziomka. Dzięki.
się pojawię, wiesz? Minuta 20! Nie wiem, może to przejmijcie lepiej. Będzie dłuższy odcinek, albo zagram kolejny tryb po prostu. Roślinki! A czy nie? Tędy nie. Tutaj. Może ich jest mało w sumie? No, trochę tak. Ja bym mógł jedną rzecz zrobić znowu. Nie w ten sposób, ja się chciałem ukryć, o właśnie, załatwią mnie, ale bym się dał, mógłbym się dać online i wtedy dołączył może ktoś. No właśnie, Bartek akceptuj, Electric Wolf też akceptuj, Noraj też akceptuj i dam online. Witajcie. O, jeszcze żyje, dobra, niech to przejmą, wiecie, ja jestem za tym, żeby to przejęły. Jeszcze mnie zatłukł. Ile ten kaktus miał życia? Ja się pytam. Ten okej, ale kaktus ile miał życia, ja chcę wiedzieć. Naprawdę mu zabrałem strasznie. Jeju, siema, cześć! Indianin i kapitan, to jest ekipa. Ekipa życie. Elo! Dobra. I tyle. 16 sekund i jednak tego... Nie przejmiecie? No bez jaj. Dajcie im to przejąć, nie musimy tego wygrać, to znaczy ja bym to chciał wygrać, ale w następnym... O, świetnie, super. Pierwszy raz się cieszę z tego, że ktoś mi przejął ogród. Ale teraz będzie jazda. Hej. To było hardkorowe. To było po prostu akcja życie. I co, myślisz, że możesz tak? Jak mnie załatwił? Nie wierzę! Bozombo. Jako tako ten imp może w sumie nie jest tak bardzo OP, ale daje rady. Nie powiem. Daje rady. Jest ładny, na pewno mi się podoba. Że są te armaty, z których idzie dopalacz. Genialne. Tańczymy! Co, dostałem jakieś punkty do tego czegoś? Szkoda, że tryb Hey Ho mi się nie odpalił. Le 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 le. Siema. Idziemy atakować. O, on taki średni jest w tym ataku. Jeszcze nie. Cześć. Nie, chciałem trójkę tam odpalić przy was. Się nie udało. Się nie udało. Nie wszystko w życiu wychodzi tak, jakbym tego chciał. 3 minutki. Bartek ktoś dołączył jeszcze? Nie, nie będę was zapraszał, bo jest tak środek tygodnia, więc ten kto chce, ten dołączy. Przez weekend sobie pogramy wspólnie. Jest tu ktoś? Wszystko uruchomiłem na hama, żeby wiecie, było. No! Nie, trochę słaby ten atak, trochę taki biednawy, ale naprawdę nadrabia wyglądem i mechem. Ty jesteś tu? Jaki ziomek, jak się zaczaił! Jaki kos... Pierwszy raz coś mi tak, ktoś taką akcję mi tu odwalił, że tutaj się na mnie zaczaił. No, dosyć tak odważnie i sprytnie. Sprytnie przede wszystkim. Ale wiecie co ja mam? Ja mam zaraz mecha. Hehehehehe. Będzie bolało. I to gwarantuję. Także dajcie mi go. Tutaj chyba pochytam dosyć szybko, wiecie? Bo tu jest otwarty teren, wszyscy mnie ostrzelą. No, ostrzeliwać. Dobrze jest. Jak jestem na bliski dystans, to kompletnie bez szans. Dziękuję za leczenie. Już tam idę. Niech się jej to wyłączy. Chodź tu kukur. Ale bajzel. Ja nie mogę. Macie bombę. Niech to wyleci w powietrze. Wyleciało? Nie, to pomogę.
Ja mam pytanie, co tu się wyrabia w tym momencie, bo sam jako tako nie ogarniam. Ale dobry jest. Mech od tego impa jest genialny. Ej, przejmują nam! Posuń, idziemy! No przejmują nam Bajzel robią. Jej, jeszcze mnie załatwił. Jestem duży, to mnie łatwo trafić, nie? W takim wypadku. Kurka wodna, patrzcie. Nie no, teraz jeszcze mogą przejąć, będzie dłuższy odcineczek, to jest na plus. Dobrze, macie to. Papa Różo, czy ktokolwiek tu jest? Nie ma? To dobrze. Słuchajcie, w to nie wolno wchodzić, bo to mnie blokuje. O nie, już jestem przerażony. Jeszcze to rzuciliście? Dobra, Ugmej, się podniesiesz. Przejmują nam to! Dobrze, chwila, padł, okej, luzik. 40 sekund. A tu tam jesteście, to luz. Złapało go czy nie? Nie. Ale teraz cię złapię. Dawaj trójkę. Jeju, bo myślałem, że tego w ogóle nie zrobię. Wiem, że powinienem bronić, ale wolę ich tam zostawić. A i tak chyba zombiaki, i tak chyba to obronimy. Ja tam nie idę. Ale obroniliśmy! Okej, okay. No to zwycięstwo. Pierwsze zwycięstwo zaliczone impem. Słuchajcie, przeniesiemy się na podwórko. I tam, ja nie wiem ile ten odcinek wyszedł, bo mam troszeczkę chyba pociętego na początku, też nie nagrywałem, ale wydaje mi się, że jest 15 minut lekko, więc chyba okej. 14 tysięcy zarobionych, czyli ja mam pieniędzy, ile? 250 będę miał, jeśli otworzę tamtego paka za 200? Całkiem możliwe. Brawo chłopaki, gratuluję! A ja zaczynam. Już teraz. 11 zabój z nową postacią, całkiem spoko. Jest na plusie, więc to jest tylko kwestia tego, że trzeba wypracować sobie jakby jeszcze godzinki na tej postaci i ją później awansować, być lepszym, także to jest wszystko do zrobienia. Na pewno będziemy tym impem często grać, bo mi się mega spodobał, szczególnie w postaci Zedmecha, to jest miodzio. Także fenomenalnie, a co tu jeszcze mamy w tym? A, nie wiem, mi się to chce robić. Dwukrotny mnożnik tak blisko, dlaczego to jest niezrobione? Pokonaj, czekajcie, to ja to jeszcze zrobię, pokonaj kogo? Cytrynów, 15... Dawaj na cytrynów, jedziemy. Dawaj na cytrynów, ja sobie gra indywidualna, zaraz sobie tu odpalę. Na cytryny. Come on, jeszcze to zrobimy. Jak mogę mieć dwukrotny mnożnik, to takie rzeczy to się dawno nie działy. Aktywuj portal, no. Jadę tym. Dwukrotny mnożnik, czy wy to rozumiecie? Dwukrotny mnożnik. Kiedy to ostatnio było? Niech ktoś znajdzie mi taki odcinek wstecz i napisze w komentarzu, w którym ostatnio miałem dwukrotny mnożnik. Jeju, ja nie pamiętam takich czasów. A teraz to się właśnie wydarzy. Na kukurydzie. Tantaru, dawaj, nacieramy, atak. Jebut, akcja życie. Tryb hejo, hejo, hejo. Dawaj leczącego, kijdyku. Pokonałem? Nie, tarczę zniszczyłem, ale nie pokonałem. Ja chcę pokonywać. Do tego mi jest Zedmech potrzebny. Jeju, taka celność, Mateuszu. No, niech padnie. O, ty jesteś mój. Jeju, to długo trwało. A ten sobie beka, on sobie beka zawsze jak kogoś pokona. Świetna opcja, naprawdę, opcja życia. Dobrze, dlaczego asysta? Ja nie lubię asyst. Chcę pokonania wykonać. Chyba to, nie, znowu asysta. To jest jakiś łatwy poziom, bo mnie kompletnie tu nie tłuką. Ja pierdziu, cały czas asysty tylko chytam. Przejmujcie to albo dajcie mi Zedmecha i wtedy będzie lepiej.
Tu będę Bóg asyst w tej rozgrywce. Znowu asysta? Nie, asysta. O, jest! Pokonanie wykonałem! Chyba znowu zrobiłem jakieś pokonanko. Stu kozak. O, mam tryb hej ho. Na czymkolwiek on polega. Nawet następnego. Nie mam tu nikogo do ataku teraz, jak mam tryb hej ho. No, ale bieda. Cześć. Nie uciekaj. Na zdrowie. Ile jeszcze? Czekajcie, cytryno. Jeszcze tylko 5 sztuk, więc spoko. Podejrzewam, że to z odmechem powinienem załatwić. Będzie dwukrotny. Mnożnik. Czy wy to... Ja nie mogę tego pojąć. Dwukrotny mnożnik właśnie. Ale będzie opcja. Opa! Teraz. Jeszcze nie. Teraz. Dawaj go. Coś właśnie tak mi przymuliło. Bałem się, że... No idziemy, stary! No, strzelaj! Ilu dałem rady tym zedmechem? Jednego pokonać? Elektrobrzoskwinia. Naprawdę, jak tych brzoskwin jest tu więcej, to wszystko przymrażają, wszystko robią z tobą. Dwóch mi się udało. Trochę tak, no nie powiem, no. Myślałem, że będzie lepiej. Jej, dobra. I cześć. Dobrze, i jeszcze tylko jedna. Ty, chodź ty tu z tą tarczą. Nie no, asysta. Czy ktoś was informował, że nie lubi asyst? Znowu asysta. Dlaczego cały czas są asysty? Ja tego nie ogarniam. No, znowu asysta. Bóg asyst. Poziom życie. Mati. Nie no, ja cię proszę, jeszcze tylko jeden został. Naprawdę? Jeszcze tylko jeden! Lodowy wybuch. A mnie nie obchodzi. Ja chcę tylko jeszcze jednego zdobyć. Będą się wycofywać chyba. Czy już się wycofały? Już. Naprawdę jeszcze tylko jeden cytryn? Dlaczego ja akurat musiałem cytrynów wybrać? Dlaczego? To było niedobre, to był zły pomysł. Podejrzewam, że się ze mną zgadzacie. To był bardzo zły pomysł, żeby walczyć przeciwko cytrynom. A przeciwko różom jeszcze gorzej, nie dość, że małe to trafić trudno. Jeszcze strzelają w was porządnie. Siup! Jedziemy. No i już, po was. Jesteś moja. Mój punkt. Jej, pogromca cytrynów. I patrzcie, co się dzieje. Uwaga. Mnożnik dwukrotny. Jestem po prostu dziecko szczęścia. Wracamy na podwórko i tu kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał, że zostawicie łapę i widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Cześć.